Dzień dobry, witam serdecznie Was, wszyscy moi drodzy. Dzisiaj sobie porozmawiamy o procesorach komputerowych i ile przetwarzają energii na pracę i obliczenia. W ostatnim shorcie powiedziałem, że 95% energii procesor przetwarza na ciepło, a tylko 5% jest przetwarzana na obliczenia i działanie. I jest to faktem. Bo procesor to tak naprawdę mikroukłady, które są w ilościach miliardów w takim jednym pojedynczym chipie. Tutaj pokazuję akurat na przykładzie swojego procesora ze zintegrowaną grafiką, który posiada 6 rdzeni i 12 wątków. Nie będę się rozwodził nad jego technologią i tak dalej, ale przejdziemy sobie od razu do specyfikacji. I w specyfikacji procesor posiada 6 rdzeni, 12 wątków i TDP na poziomie 65 W. Chodzi głównie o to, że przy maksymalnej mocy procesor zużywa 65 W w teorii. Ten współczynnik określa ilość wydzielanego ciepła przez procesor jest wyraźny w watach, wyrażony w watach na podstawie TDP, Thermal Design Power. Należy dobierać chłodzenie komputera, a przede wszystkim chłodzenie CPU, Central Processing Unit. Procesory z poborem mocy powyżej 100 W są przeznaczone dla graczy oraz do zastosowań profesjonalnych. Tak naprawdę mówiąc językiem nauki, gdybyście przestali grać na swoich komputerach i wykorzystali je tylko w celach naukowych, to tak naprawdę każdy z Was ma w domu super potężny komputer, ale to tylko to, co ja mówię. I zaraz tutaj, pod tym moim filmem, stado inżynierów komputerowych, licencjonowanych specjalistów i naukowców powie, że to nie jest pobór mocy procesora. To tak. To dla nich specjalnie zrobię ten odcinek, bo do tego musimy dodać to, że procesor Intela na przykład. Tutaj na przykładzie procesora Intela, który to jest i5-13400F, który posiada 10 rdzeni. Przejdźmy sobie do specyfikacji. To typy rdzeni, 6 rdzeni performers, czyli rdzeni prądożernych, które wsysają prąd jak odkurzacz, i 4 rdzenie efficient, które są takie tam pierdziele nie robię. Tak naprawdę te 4 rdzenie efficient to jeden procesor Intel Atom wlutowany w procesor Intel i5. Obok tych 6 rdzeni prądożernych. I TDP tego procesora to również 65 W, ale jest tu jeszcze maksimum moc turbo MTP. I tu czytamy MTP to skrót od maksimum turbo power. Jest to pobór mocy w trakcie podwyższonego traktowania procesora, maksymalna moc w trybie turbo. Ale musimy wziąć pod uwagę coś takiego, co się nazywa właśnie TDP. Rozumienie terminu jest różne w przypadku wiodących producentów procesorów. W rozumieniu firmy Intel TDP to moc, którą procesor pobiera i oddaje w postaci ciepła przy obciążeniu realnymi aplikacjami. Teoretycznie w szczególnych warunkach procesor mógłby tę moc przekroczyć i przegrzać się. W praktyce procesory posiadają odpowiednie zabezpieczenia powodujące ograniczenie pobranej mocy, gdy temperatura przekroczy, zbliża się do granic bezpieczeństwa. Przy odpowiednim niestandardowym chłodzeniu jest możliwe uzyskanie większej mocy oraz osiągów procesora
przetaktowanie procesora, czyli chłodzenie ciekłym azotem. Ale nie wierzę, że każdy w domu posiada ciekły azot. W rozumieniu firmy AMD, TDP to teoretycznie w rzeczywistości nieosiągalna moc, jaką procesor komputera mógłby pobrać i oddać w postaci ciepła. Wartość taką łatwo wyliczyć, jednak nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością i w dodatku źle wypada z marketingowego punktu widzenia. W związku z tym AMD również zaczął podawać moc procesora uzyskiwaną w realnych warunkach, nazywając ją ACP, z angielskiego Advanced CPU Power, średnia moc procesora. Warunki pracy, przy których jest uzyskiwana wartość ACP przez AMD, są najprawdopodobniej inne niż warunki pracy, przy których uzyskiwana jest wartość TDP, Thermal Design Power, przez Intela, więc nadal są to wartości nieporównywalne. Ale musimy wziąć pod uwagę, że na waszej płycie głównej rezystory, kondensatory i inne optory, syroptory też nie są w 100% wydajne i jakąś część procent energii oddają w postaci ciepła wydzielonego do sekcji chłodzącej sekcję zasilania. Tu w przypadku posiłuję się moją płytą główną, którą obecnie posiadam. Ale musimy wziąć pod uwagę, że wiatraczek, który chłodzi wasz procesor, również pobiera tą energię i również jego silnik wydziela ją w postaci ciepła. Ale musimy również wziąć pod uwagę, że zasilacz, którego używacie, ma sprawność tylko 80% gold, czyli w rozumieniu fizyki i nauki i informatyki ma sprawność na jedynie od 91 do 93% obciążenia, a reszta tej energii zostaje oddana pod postacią wydzielanego ciepła, którą ten zasilacz oddaje poprzez własny wiatraczek, który się kręci i tam sobie brzęczy. I niestety, ale fizyki niektórzy nie przeskoczą i tutaj wymądrzanie się, że mój zasilacz jest najlepszy i tak dalej, no to jest błędne, bo nie ma obecnie na świecie technologii, która w 100%, nawet w 99% zużywa całą energię na wydajność. Taka technologia nie istnieje, bynajmniej na chwilę obecną. Macie tu różne typy zasilaczy i macie jak każdy ma specyfikację, jaką sprawność. 80 plus silver, 80 plus gold, 80 plus gold, sprawność 90, 85%, 89, 88%, 90, 47%. Chodzi głównie o to, że właśnie te pozostałe procent energii zostaje oddane jako ciepło, niewykorzystana energia. O to właśnie chodzi. I gadanie na YouTubie, że ja pierdzielę głupoty i się na niczym nie znam, jest błędem. Bo ja przedstawiam wam tak, jak ja to widzę. Ale musicie wziąć pod uwagę jeszcze to, że dysk, na którym macie zainstalowany system operacyjny, też nie jest do końca idealnie sprawny, jakąś tam procent, kilkanaście albo kilkadziesiąt swojej wydajności po prostu przeznacza na oddawanie ciepła, bo nie ma technologii w 100% wydajnej. I ten dysk również musi oddawać to ciepło. Mamy tutaj dysk, który jest taki i o co chodzi? Ma 7400 megabitów na sekundę odczytu, ale zasypisu 6500, wewnętrzny SSD M2 PCI 4.0, 2280 giga, czyli 1 terabajt. Niezawodność MTBF 1500 000 godzin, TBW
1000 terabajtów. I chodzi głównie mi o to. I tu macie najlepsze, co można było zrobić. Ile prądu pobiera komputer? Wszystko zależy od zastosowanych podzespołów. Największy wpływ na to ma procesor i karta graficzna, ale dzisiaj o karcie graficznej nie mówimy. Mówimy tylko o procesorze ze zintegrowaną grafiką, jak na przykład AMD Ryzen 5600G, na którym działam. Ale o czym nie każdy pamięta, istotną rolę odgrywa też sprawność energetyczna zasilacza i to jest klucz. Sprawność energetyczna zasilacza, o której przed chwilą powiedzieliśmy. Poniżej zamieniliśmy wykresy poboru mocy najpopularniejszych procesorów i kart graficznych, więc proszę bardzo, pobór mocy obciążenia procesora w watach. Mniej, lepiej. To najwięcej wpierdziela i9-14900K. Ciekawe dlaczego. Już wam o tym powiedziałem. 347 watów. Niżej. Pobór mocy gra. W watach mniej, lepiej. Najmniej. Karta graficzna NVIDIA 4070, ale najwięcej 3090 Ti 452 W. Wracając do procesorów i5 12400 to tylko 132 W. Więc nic się nie dzieje, nie jest źle. Ale Ryzen 9 247 W. Nieźle. Można zatem przyjąć, że podstawowy komputer do gier pobiera około 300-400 W, ale lepsze zestawy przy maksymalnym obciążeniu mogą wyciągać nawet 700-900 W, a warto dodać, że pobór mocy wzrośnie jeszcze bardziej, gdy zdecydujemy się na podkręcenie komputera, czego nie zalecam, bo już wiele razy podkręcałem nie jeden komputer i to jest dobre na parę miesięcy, ale wraz z wydłużaniem się okresu, w którym cały czas to jest podkręcone, zasuwa na podwyższonych power limitach i tak dalej, to degradacja podzespołów jest o wiele szybsza. Ile będzie nas kosztowało, podsumowując, że gramy w 4 godziny dziennie, 4 godziny dziennie, miesięczny koszt energii elektrycznej może wahać się od 15 do 45 zł. Warto jednak zaznaczyć, że możemy o obecnych cenach energii od lipca, no i tutaj macie. Jak obniżyć pobór mocy komputera? Jeśli macie komputer i chcielibyście obniżyć pobór prądu, można zdecydować się na obniżenie limitów mocy lub aktywowanie dodatkowych technologii ograniczających pobór mocy, jak FaSync, Radeon Chill. W niektórych zastosowaniach komputer nie musi działać z pełną wydajnością, a przepalanie mocy jest po prostu bez sensu, ale niektórzy youtuberzy to powiem mówią, że komputer ma być na 100% wydajny. Nie da się tak. No, nie da się tak po prostu. Pobór mocy Intel Core i9-12900K plus RTX 4090, no to macie 522 W, 530, 537, 37. I tu już macie przy jakim zasilaczu. Ja ogólnie stosuję zasilacze do swojego komputera, które mają minimum 850 W. Dlaczego? Dla bezpieczeństwa.
Pobór mocy gra Ryzen i tu mamy mój procesor, proszę bardzo. 74 W. To nie jest dużo. A mam na YouTubie filmy, gdzie w cyberpunku pokazuję, jak mój komputer rozmiata wszystko po prostu. Więc po prostu. Komputer z procesem APU pozwala jeszcze bardziej ograniczyć pobór energii elektrycznej, co oczywiście będzie miało odzwierciedlenie na rachunkach za prąd. Dlatego zawsze stosuję procesory, które mają APU, czyli zintegrowany układ graficzny w sobie. Podsumowując, ja uważam dzisiejszy odcinek za bardzo udany i wnoszący dużo do mojej twórczości na YouTubie. Więc jeżeli ktoś się nie zgadza albo zgadza, proszę na wasze komentarze pod filmem. Jeżeli komuś coś się nie podoba, to mogę powiedzieć tyle. Nikt nie każe ci oglądać ani subować mojego kanału, ale staram się w naukowy sposób, w informatyczny sposób, w inżynieryjny sposób wyjaśniać bardzo, ale to bardzo złożone pewne rzeczy. I mam nadzieję, że film się podobał. Pozdrawiam serdecznie. Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości.